Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarze All for One. Dzisiaj zajmiemy się tematem SAP DataSphere, czyli hurtownia danych po nowemu. Temat przygotowała dla Państwa i zaprezentuje dzisiaj nasza ekspertka Mirosława Żurek. Witamy Cię, Mirka. Dzień dobry. Ja się nazywam Aleksandra Borucka, jestem moderatorem spotkania. I zanim przekażę głos Mirce, jeszcze kilka informacji organizacyjnych. Webinar jest nagrywany, będzie dostępny później na naszym kanale YouTube. Zapraszam również do zadawania pytań. Służy do tego okienko Questions. Ja będę wszystkie Państwa pytania zbierać i po zakończeniu webinara przekażę je ekspertce i przygotujemy odpowiedzi i prześlemy je Państwu maile. I teraz jeszcze kilka słów o nas. Mamy ponad 25 lat doświadczeń na polskim rynku, wcześniej jako BCC i SNP Poland. Wdrażamy, rozwijamy i serwisujemy systemy SAP, zajmujemy się bezpieczeństwem IT oraz tworzymy i rozwijamy oprogramowanie. Przechodząc do tematu związanego już z dzisiejszym wątkiem, czyli z obszarem raportowania i prezentacji danych. Jesteśmy ekspertem w zakresie BI również i tutaj od 15 lat zdobywamy doświadczenie w polskich i międzynarodowych projektach w zakresie SAP Analytics Cloud, SAP BBW, SAP Business Objects, SAP BW S4HANA, S4HANA Embedded Analytics i SAP Crystal Reports. I teraz już przekażę głos Mirce. Dobrze. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję za przybycie i sądzę, że możemy zaczynać. Proszę o potwierdzenie. Ola, tylko czy widać mój ekran tradycyjnie? Tak, widzimy Twój ekran. Dobrze. Dobra. Okej. Więc pierw kilka informacji na temat w ogóle, czym jest SAP DataSphere, jakie są jego cechy charakterystyczne i jak wygląda tak naprawdę proces modelowania danych, przepływów danych właśnie w tym środowisku. SAP DataSphere jest następcą hurtowni danych, czyli jest takim krokiem do przodu w stosunku do istniejącego wcześniej rozwiązania SAP Business Warehouse czy SAP Business Warehouse S4HANA. Jest to rozwiązanie chmurowe, pozwalające w związku z czym na integrację danych, ich transformację i przechowywanie, czyli posiada wszystkie te trzy cechy, do których systemy hurtowni danych zostały rzeczywiście historycznie powołane. Ale to, co wyróżnia SAP DataSphere, co jest charakterystyczne dla tego środowiska, oprócz tego, że jest to rozwiązanie chmurowe, co niesie też ze sobą kilka konsekwencji, to przede wszystkim intuicyjność i łatwość implementacji, skalowalność czy architektura rozwiązania oparta na widokach. Jeżeli chodzi o intuicyjność i łatwość implementacji, Szanowni Państwo, nie wiem oczywiście, ilu tutaj z Państwa korzysta obecnie z hurtowni danych z SAP BW bądź SAP BW S4HANA. Natomiast większość prac o charakterze administracyjnym czy modelowania danych, łączenia tych danych z różnych źródeł danych czy przekształcania było historycznie wykonywanych przez konsultantów bądź pracowników IT, bądź też bardzo dobrze znających architekturę środowiska pracowników. Natomiast w SAP DataSphere się to zmieniło. Duża część czynności może być wykonywanych przez użytkowników końcowych, oczywiście posiadających pewną wiedzę, z których najważniejsza jest wiedza tak naprawdę odnosząca się do źródła danych, czyli skąd my te dane chcemy pobrać. Samo środowisko po stronie SAP DataSphere, jak mam nadzieję, uda mi się udowodnić, jest dość proste i intuicyjne i łatwe do posługiwania się również dla osób, które nie posiadają doświadczenia IT. Skalowalność. Dlaczego skalowalność? O tym jeszcze powiemy, ponieważ przy okazji kosztów wdrożenia, natomiast jeżeli chodzi o rozwiązanie chmurowe, no zawsze tutaj implementacja rozwiązania nie wymaga poniesienia wydatków na dodatkowe serwery, dodatkowe zasoby, które by nam umożliwiły obsługę większej ilości danych. Rozwiązanie chmurowe charakteryzuje się znaczną tutaj skalowalnością, jeżeli chodzi o zwiększanie zasobów. No i jest to architektura oparta na widokach i my dzisiaj też będziemy bazować głównie na widokach, ale też zobaczymy, że w dalszym ciągu możemy dane do SAP DataSphere ładować.
Architektura oparta na widokach zakłada, że tak naprawdę my w przeważającej większości przypadków danych do subdatasphere nie ładujemy, a korzystamy z remote tables, czyli tak naprawdę odwołujemy się bezpośrednio do systemów źródłowych, czyli to, co widzimy po stronie subdatasphere, w założeniu jest najczęściej, są to najczęściej dane aktualne, takie jakie są na poszczególnych systemach źródłowych. Systemy źródłowe, jeszcze tutaj wracając do tego slajdu, jakie mogą być w przypadku subdatasphere, no to oczywiście różnego rodzaju systemy SAP, poczynając od systemów transakcyjnych, SAP ECC, SAP S4HANA czy SAP SuccessFactors, jak również systemy hurtowni danych, takich jak BW, BW4HANA, ale również zewnętrzne bazy danych, takie jak SAP HANA, Microsoft SQL Server, Oracle, to oczywiście tylko przykłady, rozwiązania chmurowe, Google, Microsoft Azure, Amazon, czy też po prostu pliki. Oczywiście są to tylko przykłady systemów źródłowych, które mogą być źródłem danych dla naszego subdatasphere, natomiast tych źródeł jest oczywiście potencjalnie więcej. W jaki sposób odbywa się modelowanie danych? Modelowanie danych w subdatasphere można podzielić na dwa takie grupy. Są to akcje czy procesy modelowane w Data Builder oraz procesy modelowane w Business Builder. W przypadku Data Builder tak naprawdę tworzone są tabele widoków, łączenie danych z różnych systemów źródłowych. Można tu także definiować łańcuchy zadań, co jest kluczowe właśnie wtedy, w tych przypadkach, kiedy jednak nie korzystamy z remote tables w odniesieniu do systemów źródłowych, ale kiedy decydujemy się jednak na ładowanie tych danych do hurtowni danych i tam ich przechowywanie. Widoki mogą być tworzone zarówno za pomocą graficznego interfejsu i z takiego my dziś będziemy korzystać, natomiast jak najbardziej możemy też pisać, jeżeli potrafimy, zapytania SQL-owe i z nich korzystać. W tej sekcji Data Builder tak naprawdę odwołujemy się do tego, co jest po stronie systemu źródłowego, czyli w przypadku tak naprawdę systemów SAP. Mogą to być zarówno tabele, mogą to być ekstraktory, takie same, jakie są wykorzystywane w przypadku standardowej hurtowni danych SAP-BW, ale mogą to być także w przypadku nowszych systemów jak S4HANA, widoki CDS, do których się odwołujemy, czy z których dane będziemy tutaj do datasphere pozyskiwać. W przypadku zewnętrznych baz danych, to zakładam, najczęściej będą na przykład tabele też i widoki. Do tego się odwołujemy w Data Builderze, natomiast jeżeli chodzi o Business Builder, on służy już przede wszystkim do tworzenia wymiarów, modeli lub zbiorów danych spójnych z punktu widzenia biznesowego. I tutaj rzeczywiście jest to bardziej środowisko takie już dla użytkownika biznesowego. W sekcji tej konfiguruje się również uprawnienia do danych, tak zwane scenariusze uprawnień. I co jest ważne, obiekty, które są wykorzystywane w Business Builderze, musiały być wcześniej utworzone w Data Builderze. My dzisiaj będziemy rozważać bardzo prosty przypadek modelowania i będziemy korzystać tylko z Data Builder tak naprawdę z tej sekcji, natomiast praca z Business Builder wygląda bardzo zbliżenie, bardzo podobnie. To jest przykład właśnie, jak wygląda przekształcanie danych. W większości obszarów, w których tworzymy widoki czy też modele analityczne w subdatasphere, mamy możliwość tworzenia różnego rodzaju połączeń i to mogą być zarówno połączenia o charakterze join, jak i union. Czyli możemy zarówno dane łączyć bądź też właśnie sumować z różnych tabel lub widoków. Na każdym kroku zawsze mamy możliwość, jak zobaczymy sobie podglądu tych danych. Możemy też dodawać różnego rodzaju wskaźniki ograniczone lub obliczone i tutaj podałam pewien błąd, dlatego że odniosłam się tylko do wskaźników, ale oczywiście można definiować również nowe wymiary, tak, które
są w jakiś sposób kalkulowane na podstawie innych wartości. Możemy dodawać różnego rodzaju filtry, no i też możemy tworzyć widoki projekcyjne, które pozwolą nam na ograniczenie liczby wyświetlanych kolumn na widoku. Większość z tych rzeczy będziemy dzisiaj korzystać, nie będziemy korzystać tylko z jednej rzeczy podczas prezentacji systemu, mianowicie akurat z agregacji, natomiast jak najbardziej ona też jest tutaj możliwa. Jeżeli chodzi o współpracę i uprawnienia, to warto zaznaczyć, że w przypadku SAP DataSphere wszystko opiera się na przestrzeniach. Przestrzeń jest to wydzielona część środowiska SAP DataSphere, która ma wydzielone zasoby, w tym miejsce, tym pamięć, jaka jest przydzielona temu zasobowi, ale też, co najważniejsze, jest udostępniana odpowiednim użytkownikom, czyli grupa projektowa najczęściej współdzieli daną przestrzeń. Z poziomu przestrzeni tak naprawdę definiowane są połączenia do systemów źródłowych i też wszystkie obiekty, czy to w Data Builderze, czy w Business Builderze. One mogą być udostępniane do innych przestrzeni, ale co do zasady, jak gdyby przynależą do jednej przestrzeni. Oprócz przestrzeni i zarządzania na tej podstawie uprawnieniami, dostępami dla odpowiednich grup użytkowników, oczywiście istnieje możliwość definiowania roli uprawnień, czyli definiowania, jaki użytkownik co może w systemie zmieniać, jakie typy obiektów, bądź do jakich typów obiektów ma tylko dostęp do odczytu, ale można też definiować oczywiście już wspomniane z poziomu Business Buildera scenariusza uprawnień, czyli definiowanie kwestii, do jakich wartości wymiarów, poszczególnych wymiarów użytkownik ma dostęp. W tym szczególności na przykład, że użytkownik A widzi tylko dane z zakładu A, a użytkownik B widzi tylko dane z zakładu B. Warto wspomnieć przy SAP DataSphere, tak jak powiedziałam tutaj, ten webinar jest bardzo poglądowy i skrótowy, też będziemy sobie zobaczymy pokrótce, jak wygląda takie modelowanie danych. Warto wspomnieć o kosztach wdrażania z trzech powodów. Przede wszystkim, żeby tutaj sobie uzmysłowić, że te koszty są niższe w stosunku do tego, co było przy implementacji, przy wdrożeniach SAP BW bądź SAP BW for HANA. Dlaczego są niższe? Dlatego, że jest to po pierwsze rozwiązanie chmurowe i tutaj wiąże się to z czymś, co już wspomniałam i jest ściśle powiązane ze skalowalnością, że my nie mamy problemu, konieczności, przepraszam, zakupu serwera czy konfiguracji zasobów dyskowych bądź pamięciowych. Tutaj jedynym naszym kosztem związanych z zakupem rozwiązania czy ze zwiększeniem zasobów pamięciowych jest kwestia wykupienia odpowiedniej subskrypcji. Druga część, która się przekłada na to, że te koszty są wdrożenia są niższe, jest to, że rozwiązanie oparte jest na widokach, co oznacza niższą czasochłonność wdrożenia i również to, że wiele tych czynności może być wykonywanych przez pracowników organizacji, w tym nie tylko pracowników IT, ale również kluczowych użytkowników biznesowych. W klasycznym hurtowni danych z SAP BW bądź SAP BW for HANA jednak w zdecydowanej większości przypadków, zanim zaczytaliśmy dane do BW, musieliśmy utworzyć wpierw odpowiednie obiekty, transformacje, które to zaczytanie nam obsłużą. Tutaj takiego wymogu, jak sobie zobaczymy, nie ma. Pytanie, co zrobić, jeżeli mamy już obecnie BW czy BW for HANA? Tutaj należy rozumieć to dwie rzeczy. W przypadku starszych systemów BW, jak najbardziej SAP oferuje tutaj możliwość migracji rozwiązań czy implementacji posiadanych przepływów danych przy pomocy narzędzia zwanego BW Bridge. Natomiast jeżeli chodzi o BW for HANA, to oczywiście można też tutaj zmigrować, natomiast też jest możliwość potraktowania BW for HANA jako źródła
do subdata sfer. Po co? Po to, żeby po stronie subdata sfer te przepływy czy pewne połączenia danych mogli wykonywać użytkownicy nie tylko z posiadanymi umiejętnościami IT. Natomiast należy wziąć pod uwagę, porównując te dwa systemy, że co do zasady zadania obu systemów są dość zbliżone, bo zarówno BW4HANA, jak i subdata sfer służą gromadzeniu tych danych z różnych systemów źródłowych, ich ujednolicaniu, integrowaniu, przekształcaniu i tak dalej. Tak? Natomiast wartością dodaną ewentualnie współpracy obydwu środowisk to by było po prostu możliwość zaangażowania użytkowników nie IT w proces modelowania tych danych. OK. I zanim przejdziemy do tak naprawdę pokazu w systemie, jak ta implementacja, modelowanie danych w subdata sfer wygląda na takim bardzo prostym przykładzie, to chciałabym Państwa zaprosić do odpowiedzi na jedno pytanie i tutaj Ola, poproszę Ciebie. Tak, będzie nam miło, jeśli Państwo udzielicie nam odpowiedzi, żebyśmy tak poglądowo zobaczyli, jak to u Państwa wygląda. Czy i z jakiej hurtowni danych obecnie Państwo korzystacie? Ja poczekam chwilkę, już odpowiedzi spływają. Potem wyświetlimy to, co tutaj nam wyszło i Mirka krótko skomentuje. No ja już widzę, że jest faworyt wśród odpowiedzi. Teraz to Państwu pokażę. Jeszcze chwileczkę poczekamy, jeszcze spływają głosy, widzę. Dobrze, to widzę, że już chyba wszyscy, którzy chcieli zagłosować, to zrobili. To teraz zamkniemy i pokażę Państwu efekt. Okej, bardzo mnie cieszy, że jednak część już z Państwa korzysta z subdata sfer, więc, że tak powiem, cieszę się, że już tutaj rzeczywiście są wśród użytkowników SAP przedsiębiorstwa i organizacje, które tutaj aktywnie działają z tego typu hurtownią danych. Widzę też użytkowników dużo, którzy mają obecnie SAP BW bądź SAP BW4HANA, więc sądzę, że tutaj rzeczywiście dla nich warto zobaczyć, jak dla porównania, jak ta infrastruktura tutaj systemowa się różni w stosunku do tego, co jest właśnie w klasycznej hurtowni danych. Są też zewnętrzni dostawcy. Tutaj mam podejrzenia, jacy to mogliby być. No i cieszę się, że tak naprawdę jest tylko niewielki odsetek osób, które nie korzystają i też nie widzą takiej konieczności, natomiast być może po tym webinarze będą mieli szansę przekonać się, że być może, że hurtownia danych to jest coś, czego oni potrzebują. Aczkolwiek my dzisiaj rozważymy sobie taki dość prosty przypadek. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobra, to przechodząc już do naszej prezentacji i tego, co będziemy robić w systemie. Szanowni Państwo, ja przygotowałam sobie taki prosty przypadek testowy, gdzie będziemy pozyskiwać sobie tylko dane z S4HANA i z pliku zewnętrznego, natomiast tak jak powiedziałam, tych połączeń do zewnętrznych źródeł danych w subdata sfer może być całkiem sporo, no i oczywiście jak w każdej hurtowni danych, te dane po prostu tam z tych różnych systemów źródłowych łączymy i ujednolicamy. To, co dzisiaj będziemy sobie robić, to kroki takie, jakie chciałabym z Państwem przejść, to jest utworzyć połączenie pomiędzy dwoma tabelami, które zakładam są Państwu dość mocno znane, to jest VBRK i VBRP, czyli pozycje faktur, przepraszam, nagłówki faktur i pozycje faktur sprzedażowych. No i pozycje faktur sprzedażowych zawierają coś takiego jak grupę materiałową i tutaj jest coś, co sobie rozszerzymy właśnie o dane z pliku, dlatego że zamiast po grupie materiałowej będziemy chcieli raportować te dane po jakiejś grupie materiałowej raportowej,
czyli doczytamy sobie dodatkowy atrybut właśnie z pliku do tej hurtowni danych, żeby połączyć te dane z tamtymi danymi o charakterze transakcyjnym. I tak naprawdę dodamy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie bonus procentowy, bo będziemy zakładać, że sprzedawcy w zależności od tego, którą grupę produktów sprzedają, otrzymują odpowiedni bonus w wysokości 10, 15, 5, a może tylko 3% od wartości sprzedaży. Przypadek dość uproszczony, ale też chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób się definiuje formułę, czy też ogranicza dane. Więc to jest to, co będziemy robić i jak już będziemy mieli taki uproszczony model, bardzo uproszczony, dlatego że z tych tabel VBRK i VBRP zestawimy sobie dosłownie kilka kolumn, no to przejdziemy do SAP Analytics Cloud i zobaczymy, w jaki sposób te dane można już raportować, czy są one dostępne do raportowania. Dobrze, to w pierwszej kolejności przechodzę do SAP DataSphere. Tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o całego interfejsu SAP DataSphere, nie jesteśmy w stanie w tak ograniczonym czasie omówić, więc będę się tutaj skupiać tylko na tych elementach, które są najistotniejsze z punktu widzenia naszego modelowania, z punktu widzenia wyniku, który chcemy uzyskać, po to, żeby pokazać po prostu prostotę i pewną intuicyjność tutaj działania tego systemu. Jeżeli chodzi o modelowanie danych, to mamy, tak jak powiedziałam, Business Builder i Data Builder. I żeby przejść do obszaru modelowania danych, w pierwszej kolejności należy wskazać przestrzeń, z której chcemy korzystać. U mnie to będzie SEO szkolenie. I tutaj mamy wszystkie typy tabel, widoków, być może modeli analitycznych, właśnie przepływów danych, które moglibyśmy utworzyć. Tak naprawdę my pewnie wdrażając taki model, jak będziemy wdrażać rzeczywiście, byśmy pewnie skorzystali z kilku widoków, czyli pierw po prostu połączyli dane transakcyjne, a w kolejnym widoku dodali dopiero dane podstawowe w postaci tych dodatkowych atrybutów, materiałów czy przeliczenia. Natomiast ze względów szkoleniowych, tak jak powiedziałam, też ograniczonego czasu, wszystko zrobimy sobie po kolei w jednym widoku i w jednej tabeli. W pierwszej kolejności, żeby później już mieć to dostępne, będę chciała zaczytać do naszej hurtowni danych plik, który utworzyłam i który Państwu pokazałam, czyli plik z dodatkowymi atrybutami grupy materiałowej, tak, gdzie mamy po prostu grupę raportową, czyli nazwę, po której chcemy raportować, czy też oznaczenie, no i bonus procentowy dla naszego sprzedawcy, który będziemy naliczać w zależności od tego, jaką grupę udało mu się sprzedać. Żeby dodać tabelę, w sekcji Data Builder mamy tutaj taki magiczny przycisk jak import i tak naprawdę ja będę importować plik CSV, wybieram źródło danych, dane grupy. Tutaj już on mi się podpowiada, dlatego że poprzednio zaczytywałam dokładnie z tego samego miejsca. Możemy zdefiniować, w jaki sposób ten plik jest CSV definiowany. Możemy też wybrać, że ma sam rozpoznać, czy jest to rozdzielane średnikami, bądź też w inny sposób. On tutaj nam rozpoznał, że grupa materiałowa czy grupa raportowa to są charakterystyki o charakterze tekstowym, natomiast bonus procentowy, że jest to jednak wartość liczbowa. Nic nie będę z tym zmieniać, nic przetwarzać, aczkolwiek można zauważyć, że można te dane na tym poziomie przetworzyć. Ja od razu tutaj to zapiszę jako tabelę pod tą samą nazwą biznesową i techniczną. Webi 15.16. No chciałam napisać 15.06, ale chyba napisałam właśnie 15.16. Dobrze.
Sądzę, że nie będzie problemu. I w ten sposób zaczytałam dane podstawowe, atrybuty do naszej hurtowni danych. Teraz, tak jak powiedziałam, będę chciała stworzyć widok SQL, graficzny widok SQL, dlatego że chcę pokazać prostotę tego interfejsu, gdzie będziemy chcieli łączyć właśnie dane transakcyjne, wpierw VBRK i VBRP i później oczywiście z tymi naszymi dodatkowymi atrybutami. W związku z czym tworzę nowy graficzny widok. Przechodzę do, w tym graficznym widoku do moich źródeł, do połączeń, które mam tutaj zdefiniowane. Jednym z tych połączeń jest S4HANA Live i to jest to połączenie, do którego bym się chciała odnieść. Tak jak powiedziałam, możemy tu korzystać między innymi z ekstraktorów, również z CDS-ów, ale też możemy po prostu z nazw, z tabel i tak też zrobimy. Ja sobie tutaj z drzewka odszukam VBRK i VBRP, one są tutaj pogrupowane alfabetycznie. Sekundka. VBRK i VBRP. Można by było je też wyszukać, przyznaję. Dobrze. VBRK. I VBRP. VBRP chcemy połączyć z VBRK, więc wystarczy, że najeżdżamy. Widzimy, że mamy na VBRK z tą drugą tabelą VBRP. Widzimy, że mamy do wyboru opcję Union, Join bądź Replace. Wybieram oczywiście Joina. Możemy w podglądzie dla joina zobaczyć, w jaki sposób te tabele zostały zjoinowane, ewentualnie to zmienić. Natomiast jest to oczywiście po mandancie i po numerze dokumentu, który jest zarówno po stronie pozycji, jak i po stronie nagłówka. Można oczywiście zmienić, co ważne, typ tego joina. To nie musi być inner join, jak to jest obecnie, ale może być również cross, full, left, right, w zależności od tego, jakie mamy tak naprawdę dane. W dalszej kolejności, ponieważ Państwo widzą, że zarówno pozycje, jak i nagłówek zawiera szereg kolumn, więc łącznie daje nam ponad 450 kolumn, więc będziemy chcieli je sobie ograniczyć. Do ograniczania widoku służy widok projekcji i teraz przejdę do tego widoku właśnie projekcji i zaznaczę tylko te kolumny, które chcę widzieć. Tak jak mówiłam, na tą chwilę jest to 459 kolumn. Ja wszystkie wykluczę z tego mojego widoku, tak będzie łatwiej. I po kolei dodam. To, co chcę widzieć w tym widoku, to jest na pewno billing dokument, restore. To jest na pewno billing item, restore. Fajnie byłoby mieć, przepraszam, fajnie byłoby mieć datę, czyli po prostu wpiszmy tutaj w search date, billing date. Fajnie byłoby mieć również informację, do kogo sprzedaliśmy dany produkt, czyli payer. Konieczną również informacją wydaje się, co sprzedaliśmy
I tutaj weźmiemy zarówno material number, jak i material group, czyli grupę materiałową, bo do tego będziemy zaczytywać do grupy materiałowej właśnie atrybuty. Czyli material number i material group. No i oczywiście wartość. I tutaj jak najbardziej wypadałoby wartość netto. Odszukać. I jeszcze dla celów filtrowania danych company code, czyli jednostka gospodarcza. I to wszystko, co potrzebujemy. Na każdym etapie, tak jak powiedziałam, istnieje możliwość podglądu tego danych, więc jeżeli jesteśmy tutaj na tej projekcji, klikamy tabelkę. Dajmy mu sekundkę, tutaj jest połączenie live, a też widzę, że coś wolno mi tutaj coś działa dzisiaj. Niemniej widzimy billing dokument, billing item, billing date, wartość netto, material number, company code, material group czy payroll, czyli to, co sobie tylko wybraliśmy. To jest podgląd danych, tak? Tutaj nie widzimy wszystkich danych. W kolejnym kroku wyfiltrujemy to sobie, te dane sobie do jednostki gospodarczej 2610, po to, żeby zobaczyć, jak ta sekcja filtra wygląda. W związku z czym, jak jestem tutaj na projekcji, dodaję filtr i definiuję w szczegółach kwestie związane z tym filtrem. Możemy tutaj użyć szereg funkcji dotyczących zarówno funkcji opartych na tekście, czasie bądź dacie, bądź po prostu funkcji liczbowych, ale my sobie zdefiniujemy po prostu ograniczenie do jednostki gospodarczej. Jednostki gospodarczej, że ona ma być równa 2610. Validate. Możemy zamknąć detale i jeszcze raz wyświetlić dane. Tam i tak w podglądzie nam się wyświetlała ta jednostka 2610, no ale sprawdźmy, czy nic nie popsuliśmy. Nic nie popsuliśmy, nadal tutaj te wartości są wyświetlane. Tak jak powiedziałam, w dalszej części chcemy dodać te nasze dane podstawowe, czyli coś pochodzącego z innego źródła. W tym wypadku jest to źródło plikowe, ale jak najbardziej moglibyśmy, a jeżeli byśmy mieli takie logiczne połączenie, skorzystać z innych systemów źródłowych. Dane z pliku zaczytaliśmy już do tabeli, więc ona jest w naszym repozytorium w sekcji tabele. Jest Webi 15.16 i je po prostu przerzucamy i znów mamy możliwość wyboru, czy to ma być union, czy join. Ponieważ chcę połączyć już te wartości przefiltrowane, więc właśnie przerzucam na filtra. Ja chcę, żeby to był join, więc zostawiam tak, jak jest. No i muszę ten join już tutaj zdefiniować, dlatego że obie cechy nazywają się troszeczkę inaczej w obydwóch źródłach danych. Tutaj mamy material group, tutaj mamy grupę materiałową. Ale nie stoi to na przeszkodzie, że po prostu łączymy te dane. I znowu możemy sobie wyświetlić, czy rzeczywiście te dane zostały połączone. To jest, czy widzimy te dodatkowe atrybuty, które żeśmy połączyli z tymi danymi transakcyjnymi. Jak najbardziej jest kolumna z bonusem procentowym, jak i jest kolumna z tą grupą raportową. Tutaj w dużej części są to po prostu galaretki. W ostatnim kroku, ostatnią rzeczą, jaką będziemy robić, jeżeli chodzi o modelowanie danych, to będziemy chcieli dodać sobie wskaźnik obliczony, który będzie nam liczył właśnie bonus, czyli to dla sprzedawcy,
czyli 5%, tak jak jest tutaj w tym przypadku, od wartości netto sprzedaży. Więc dodajemy sobie FX, czyli obliczaną formułę. Wskazujemy, że chcemy dodać nową obliczaną formułę. Jej nazwa to może być bonus sprzedawcy. Nowa formuła, czy nowy wskaźnik, nowa formuła, to nie tylko musi być dotyczyć wskaźników, ale jak widzimy, może też dotyczyć wartości wymiarów, tak? U nas akurat jest to wskaźnik i dlatego my sobie zdefiniujemy, że tutaj wartością wynikową jest decymal, zmienna dziesiętna, natomiast wartość dziesiętna, natomiast jak najbardziej może to być tekst, czy też inna wartość. Podobnie jak w przypadku filtrów mamy dostępnych szereg funkcji, zarówno tekstowych, jak i numerycznych, czy odnoszących się do daty. Natomiast my tutaj dodamy sobie prostą kalkulację w postaci bonus procentowy, ten, który mamy, czyli 5, 10, może 3%. Podzielony przez 100 razy wartość netto naszej sprzedaży. Validate. I podobnie jak poprzednio, również w tym momencie możemy sprawdzić, czy nasze obliczenia są zgodne, czy rzeczywiście otrzymaliśmy to, co chcemy. Jest bonus sprzedawcy obliczony. Tak, tutaj w pierwszym przypadku miał być to 5% od wartości 275, wyszło 1375, więc śmiem założyć, że wyszło OK. Dobrze. I tak naprawdę widok jest już prawie dostępny dla SAP Analytics Cloud. Tak, tak jak powiedziałam, jest to prosty widok. Nie jest jakoś skomplikowany, jest to połączenie tak naprawdę dwóch tabel plus danych jakichś zewnętrznych atrybutów ze skromnym przeliczeniem, natomiast pozwala już, że tak powiem, tutaj te funkcjonalności zobaczyć, w jaki sposób prosty tak naprawdę w porównaniu do klasycznego BW odbywa się to modelowanie. Na końcowym etapie trzeba ustawić na naszym widoku odpowiednie właściwości. Otóż, żeby to było dostępne rzeczywiście dla SAP Analytics Cloud, nie może być to zbiór relacyjny, ale musi być to zbiór analityczny. Nadam mu nazwę biznesowo nic nieznaczącą, ale po to, żebym się nie pogubiła później po stronie SAP Analytics Cloud, czyli webinar Mirosława Żurek, 15 czerwca. To, co jest jeszcze ważne, to należy zaznaczyć, że ma być on dostępny do konsumpcji. Jest to widok konsumpcyjny, taki, który może być dostępny, do którego dostęp jest poprzez właśnie narzędzia zewnętrzne. I ponieważ jest to widok analityczny, czy zbiór danych analitycznych, należy wskazać, co jest wskaźnikiem, co atrybutem, czyli co jest wskaźnikiem, a co wymiarami. Domyślnie wszystko trafia do wymiarów, więc my tą wartość netto musimy zamienić na wskaźnik, tak samo bonus procentowy, czy też bonus sprzedawcy. To wszystko. Możemy zapisać. Chwilę poczekamy. Możemy, udało się zapisać, więc już sekundkę. Więc od razu też deploy, czyli żeby on był rzeczywiście dostępny na zewnątrz.
Tutaj taka uwaga, oczywiście my tutaj mamy, proszę zauważyć, jest to widok bardzo uproszczony, bo my tu mamy tylko datę faktury, wprowadziłam. Natomiast jak najbardziej zasadne może być, że oprócz tej daty faktury chcielibyśmy widzieć miesiące, czy lata, czy kwartały, czyli coś, co nam pozwala agregować te daty. I tutaj jak najbardziej jest też tabela, w subdata sphere jest też tabela, która zawiera te wartości czasowe, tak żeby to było możliwe, tak jak jest to w klasycznym BW, czyli żeby było wiadomo, że 15 czerwca to jest czerwiec, rok 2023, gdybyśmy chcieli w ten sposób agregować. Dobra. Ja tu się wycofam, zobaczę, jak on się tutaj mi utworzył bądź nie. Jest deployed, wszystko jest OK. I w tym momencie ten widok powinien być dostępny po stronie SAP Analytics Cloud. W związku z czym, co ja robię? Przechodzę do SAP Analytics Cloud, które w tym wypadku jest oddzielnym systemem, co widać, tutaj jest adres All for One, tutaj jest SNP Poland. Mamy utworzone połączenie w tym systemie pomiędzy właśnie SAP Analytics Cloud a SAP Data Sphere, więc możemy dane pobierać. I akurat tworzenie dashboardu w oparciu o SAP Data Sphere jest dość proste. Dlaczego? Dlatego, że w przypadku BW klasycznego, czy w przypadku systemu S4HANA, czy też innych źródeł danych, zanim utworzymy stories, raport, czy aplikację analityczną, my musimy tworzyć model danych. Model danych to najczęściej sprowadza się do utworzenia, po prostu odwołania się do zapytania w przypadku BW, czy też do odwołania się do widoku CDS w przypadku S4HANA, czy też do na przykład SAP Query w przypadku ECC. Niemniej jest to jakiś krok pośredni. W przypadku odwoływania się do SAP Data Sphere z poziomu SAP Analytics Cloud, my tutaj możemy zacząć od razu tworzyć raport i odwołać się bezpośrednio do tego, co już utworzyli, co już zostało utworzone. Więc ja będę chciała utworzyć nowy raport po prostu. Będę chciała wstawić wykres i w momencie wstawiania wykresu mam tu możliwość odwołania się do mojej hurtowni danych SAP Data Sphere, co też niniejszym robię. Wybieram przestrzeń, to była SEO szkolenie i wybieram mój model, do którego przed chwilą utworzyłam, czyli Webby MZ1506. I chcę zobaczyć po prostu bonus w sprzedawcy w zależności od grupy produktowej. Czyli moją miarą jest bonus sprzedawcy. Moją Moim wymiarem jest grupa raportowa. Akurat wyszło tak, że tylko galaretki i bakalie się tutaj załapały do tego bonusu sprzedawcy. Niemniej sądzę, że widać, że te dane z Data Sphere są tutaj po stronie SAP Analytics Cloud raportowane. Tak jak wspomniałam przed pokazem, w przypadku odwoływania się do SAP BW bezpośrednio, czy do SAP S4HANA, BW 4HANA, czy innych systemów zewnętrznych, no byśmy mieli po stronie SAP Analytics Cloud krok poprzedzający, czyli konieczność utworzenia modelu, do którego później będziemy się odwoływać na raportach. Natomiast tutaj nie trzeba tego modelu tworzyć. Mamy od razu widoczne to, co zostało utworzone po stronie SAP Data Sphere i możemy z tego korzystać. I to tyle, szanowni państwo, co dla państwa przygotowałam. Myślałam, że się nie zmieszczę w czasie, ale się zmieściłam. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do zadawania pytań oraz do kontaktu. Dziękuję bardzo, Mirka.
za przygotowanie prezentacji. Państwu dziękujemy za uwagę. Pytania, które do nas spłynęły, przekażę Mirce i Mirka przygotuje odpowiedzi i odeślemy je Państwu mailem. Tymczasem dziękujemy, zapraszamy do udziału w kolejnych webinarach i do tego webinara otrzymacie Państwo od nas link mailem. I jak będziecie się Państwo z nami rozłączać, wyświetli się Państwu ankieta, to będzie nam bardzo miło, jeśli udzielicie Państwo krótkich odpowiedzi w ramach feedbacku, żeby pomóc nam lepiej organizować webinary w przyszłości. A tymczasem dziękujemy i zapraszamy do kontaktu i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia również.